Cześć i czołem wszystkim. Kolejny podcast. Troszeczkę długo nas nie było, no ale jak to wiecie, sezon urlopowy. Adi był na zawodach akurat. To była ta Wielka Pardubicka, Marcin? Czy jak? Przetarcie. Ale już jesteśmy, więc coś tutaj poopowiadamy dzisiaj, a tradycyjnie witają Was Welur. Baudolino. Adi. No i co tam panowie się wydarzyło od ostatniego naszego spotkania? Chyba to jacyś zawodnicy nam przybyli, tak? Tak. Trzech. Tak? Trzech. No, jak po ostatnim podcaście, to pierwszy, który dołączył do naszej drużyny, to był Salmi, tak? Juso Salmi, obrońca. Czekaliśmy na wzmocnienie obrony, tak? Tak, do tej pory mieliśmy jednego fińskiego obrońcę i był to... Francila. Tylko Francila. Doszedł jego kolega Salmi, Juso Salmi. Tak zastanawialiśmy się, jak będą wymawiać, jak speaker będzie wymawiał. Nie mam tu na myśli Leo, ale tego speakera tam z ramienia Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie. Skoro był Jesse Rotla, to jak jest Juso Salmi, to będzie Juso, co? No, może być Juso. Juso, Juicy. No fajnie. Doszedł Salmi, Juso Salmi, kto jeszcze? Tak, chyba taki typowo defensywny obrońca, bo bardzo mało punktował w poprzednich sezonach, teraz do sparingu jeszcze przejdziemy, no ale grał z tym najbardziej ofensywnie nastawionym obrońcą, bardzo dobre warunki fizyczne, że może będzie to ktoś w stylu Barloka, myślę. No ja myślę, że zdecydowanie od Barloka. Barlok bardziej się wyróżniał nieustępliwością, jakąś taką grą na pograniczu faulu. Natomiast czy tak w defensywie był aż tak dobrym zawodnikiem, to bym nie ryzykował. Mam nadzieję, że jednak Juso Salmi oprócz twardości, nieustępliwości pokaże jeszcze spokój i pewną defensywę, pewność w defensywie. Na to liczę. W formacji defensywnej dołączył do nas jeszcze długo oczekiwany, wypatrywany, tak? Bramkarz. Robin Ram, świetne statystyki. W przeszłości. Adi, co się bawi znowu? Wpisuję Robin Ram. Aha. Adi ma nowy telefon. Sprzedał nerkę, kupił sobie telefon. To myślałem, że na tych zawodach wygrał jeździec dziecki. Nie, co ty. Nie. Do tych zawodów musiał dopłacić jeszcze. I co tam znalazłeś o Robinie Ram? No, ostatni sezon spędził Weber, czyli w lidze dużo lepszej od polskiej. W Gracu, tak? Konkretnie tak. W Gracu. Do półfinału doszli, jak dobrze pamiętam, tak? A to przypadkiem, nie? Tak to było, tak? To było duże zaskoczenie. Duże zaskoczenie. Chociaż po sezonie zasadniczym byli tam chyba na drugim, trzecim miejscu. Na drugim miejscu, ale... i duże zaskoczenie, doszli do półfinału. Takie komentarze też słyszeliśmy. Robin Ram. Będzie jedynką w bramce? Jak myślicie? No, myślę, że zdecydowanie tak. No konkurencję ma. Młodą, musimy powiedzieć to. Jeszcze przejdziemy do tego, bo na razie mówimy o tych wzmocnieniach, które się stały po naszym ostatnim podcaście. Jakie miał statystyki, Robin? Zagrał 30 meczów, tak? Około, prawie że równe 90%. Tak, 90% obronności. No, całkiem nieźle. A jeszcze lepiej chyba. No to jest granica przyzwoitości, niektórzy mówią, nie? 90. No, taka dolna, ale no, w naszej lidze powinno być zdecydowanie lepiej, może bardziej w okolicach poprzedniego sezonu, gdzie bronił w Danii na poziomie 92%, a w ogóle jak zagrał 5 meczów w drugiej lidze śląskiej, no to już całkiem tam błyszczał. No trzeba powiedzieć, że Robin Ram grał w najwyższej klasie rozgrywkowej Szwecji, tak? Na drugim poziomie szwedzkim, w najwyższej klasie w Danii, no i teraz tak? I EBL. Czyli też jedna z lepszych lig europejskich. No tak. Znowu wszedł w bramce, ale tym razem trochę bardziej doświadczony. Chociaż Linskog test, bo najmłodszych nie należał, ale on to miał chyba z 27-28 lat. No nie? A Robin już jest po 30. Czyli bardziej doświadczony, tak? Więcej spokoju. Miejmy nadzieję. Nie będzie wyjeżdżał z bramki tak często jak Kevin Linskog. Tak, z tego co wiemy, to... kontaktowali się bramkarze i Kevin Linskog przekazywał Robinowi, że musi się nastawić na gorący doping, tak? Na wsparcie kibiców, coś co zapadło mu w pamięć, to jednak
te trybuny w Katowicach, które żyją, które czuje w każdej chwili. I uprzedził swojego kolegę Robin, dawaj pozór, bo tam naprawdę chopy drom ryja. To mamy w formacji defensywnej. Mamy obrońcę, mamy bramkarza i dołączył do nas napastnik, o którym już się mówiło, tak? Już tak, był gdzieś tam ten plotki i na Elite Prospect i portal hokejowy hokej.net też pisał o tym i na Twitterze też, że Tuukka Rajamäki dołączy do GKS-u Katowice. Stało się to faktem. Tuukka Rajamäki, masz tam te statystyki? No tak, ostatni sezon we Francji w Nice. Chyba mistrzem jest. Tak? Nicea, tak? To jest. Nie, Teddy de Costa zdobył mistrzostwo Francji z Grenoble. A wcześniej? Wcześniej? No, a wcześniej głównie Mestis. No, tak naprawdę, odkąd skończył swoją karierę juniorską, no to grał w Mestis, czyli na tym drugim poziomie w Finlandii. Dobry znajomy Risto Duwy? Pewnie. Tak, tak mówią, tak? Że Risto Duwa ma numery telefonu do wszystkich zawodników Finlandii, którzy chcą mieć telefon, żeby Risto miał ich telefon, tak? Tak jest, dokładnie. No i potwierdzone. To mamy tych zawodników nowych, świeżych, nowych, starych. Tych nowych, którzy doszli do naszej drużyny po nagraniu ostatniego podcastu. No i słuchajcie, tak już żeśmy mówili tutaj o bramkarzach. Nagrywa z nami podcast Velour, co nie jest wielką tajemnicą, że jest tatą naszego bramkarza, numer 3 póki co, Marcina. Nie będziemy pytać, co tam Marcin, czy Marcin coś opowiadał, bo to nie o to chodzi. Ja chciałem zapytać ciebie, powiedz Velour, jak to jest, kiedy kibicujesz całe życie Gieksie, oddajesz serce Gieksie, Dżerzeja na hokeju. Co prawda nie znasz się, no ale co czuje tato, kiedy jego syn wchodzi do drużyny, tak? Bo jeszcze czekamy na debiut, cały czas chyba wszyscy. Mamy nadzieję, trzymamy kciuki, że żeby to nastąpiło, ale powiedz mi, co czułeś? Jakie są uczucia rodzica, taty, kiedy dowiaduje się, że syn będzie się przygotowywał z drużyną, no i jest już jako dwójka na sparingu? No to tak, co? No, generalnie rzecz biorąc, tam na samym początku, jak gdzieś tam Marcin trafił, tak, no to wiadomo, no, że człowiek jest, mega się cieszy i w ogóle, no bo to jakby jest zwieńczenie tak naprawdę jakichś tam marzeń, które tam gdzieś przez te lata trenowania były, tak? No i w jakimś tam pierwszym okresie to nawet było, szczerze powiedziawszy, ciężko uwierzyć w to, nie? Że to już, nie? Się stało, tym bardziej, że Marcin jest, no mam... Marcin nie przespał, 18 lat, Marcin ma, podobno nie przespał jedną noc. Ile nocy ty nie przespałeś? Nie, no to ja sypiam dobrze, generalnie aż tak to nie. No, no na pewno, no nieprawdopodobna duma i to mówię, życzę każdemu ojcowi, znaczy rodzicom może inaczej, tak? Bo żona moja też nieprawdopodobnie to przeżywała i generalnie rzecz biorąc, no życzę każdemu, kto kibicuje, żeby jego dziecko miało okazję zagrać czy być w drużynie, której się kibicuje. No jest to nieprawdopodobna sprawa. W tej pierwszej drużynie. No to jest nieprawdopodobna sprawa i no i oby dalej było dobrze, żeby się Marcin rozwijał, ciężko pracował i może kiedyś tam się doczekamy tego, że będziemy mieć może swojego bramkarza. Świętowaliście już? Znaczy, no pytanie co, ja świętuję co weekend. Aha. No właśnie chciałem zapytać, czy była biała, czy kolorowa, ale rozumiemy. To jest tak jak z narodzinami chyba dziecka, nie? No, nie? Fajne, tato świętuje. Nie, fajne uczucie i mówię, każdemu życzę i mówię, teraz najważniejsze to mówię, pracować, trenować, skończyć szkołę i tyle. Nie? A to jest szansa teraz, że Marcin jakiś bilet ci załatwi, co? Tak po znajomości. Nie, no to chyba tą akredytację dostanę, nie? No zobaczymy. Adi, co ty o tym sądzisz? Ty jak będziesz miał dzieci, to będziesz chciał, żeby uprawiał jakiś sport? No zdecydowanie tak. No, ale nie śpieszy mi się póki co, także trzeba jeszcze na to trochę poczekać. Okej. Ty tam masz plan ten sportowy też nakreślony, także najpierw kariera, później stabilizacja, tak Adi? Dokładnie.
Świetnie. No to co, trochę luzu i pojechaliśmy na turniej. Pojechaliśmy, no duże słowo. GKS Katowice wziął udział w turnieju o puchar Torax Poruba, tak? Torax Poruba. Cztery drużyny brały udział, dobrze? Dobrze? Pięć drużyn. Pięć drużyn brało udział. Szumperk, Debreczyn, Jastrzębie, Poruba i GKS Katowice. Terminarz mieliśmy ułożony tak, że we wtorek graliśmy pierwszy mecz z Szumperkiem dosyć wcześnie, ale wiemy, że spora grupa kibiców wybrała się, wspierała naszych zawodników. To był pierwszy mecz, pierwszy sparring w tym okresie przygotowawczym po tygodniowym, tak? Tygodniowym pobycie na lodzie, gdzie zawodnicy w wywiadach, w wypowiedziach podkreślali, że jest ciężko, tak? Ciężkie nogi, zaczynamy rozjeżdżać. Ten lód chyba też nie jest taki najfajniejszy, nie? Bo jest upał, jest ciepło. Znaczy słyszałem, że tam akurat w Porubie lód był bardzo fajny, nie? No widzieliśmy jak pracuje Rolba, ale pierwszy mecz z Szumperkiem, wygrywamy 2-1, pierwszy sparring. Taki mecz wakacyjny trochę, co? Dużo, dużo chaosu, zawodnicy się badają, poznawają się na lodzie. Pierwsi straciliśmy bramkę, dobrze kojarzę, tak? Tak, tak. Pierwsi straciliśmy bramkę, ale szybko, dosyć szybko odpowiedzieliśmy golem Salmiego, tak? Nie, Rajamaki. Rajamaki. Salmi podawał. Rajamaki, czyli ten ostatni napastnik, który do nas dołączył. No tak typujemy go trochę na snajpera, tak? Że będzie strzelał decydujące gole, strzela na 1-1, a później Grzegorz Pasiut strzela drugą bramkę, wygrywamy pierwszy sparring z Szumperkiem 2-1. Wiadomo, że ten pierwszy mecz sparingowy trudno wyciągać jakiekolwiek wnioski, ale już jakieś ataki trener Risto Duwa zestawił. Chociaż plotki są takie, że prawdopodobnie trener powiedział, niech sobie każdy dobierze zawodnika, z którym najlepiej mu się gra, nie? I wszyscy chcieli z Grześkiem Pasiutem grać podobno. Słyszeliście coś na ten temat? Nic, nie. No w każdym razie wygraliśmy pierwszy sparring z Szumperkiem. Drugi sparring graliśmy z Debreczynem, z naszymi bratankami Węgrami. Węgrzy wzmocnieni kilkoma zawodnikami z zagranicy. Tak? I zwycięstwo bardzo okazałe, 5-2. Chociaż początek meczu, ta pierwsza tercja, to też taka szarpana, co Adi? No tak, ogólnie cały mecz był raczej taki, nie tylko pierwsza tercja, że no brakuje się tego zrozumienia na lodzie, ale kilkukrotnie pokazało się mi się z fajnej strony, przede wszystkim no Patryk Krężowych, którego już od dawna liczymy, no bardzo żałowaliśmy, że nie ma, więc nie dostaje więcej szans. Tym razem zagrał od razu w pierwszej formacji z Pasiutem, sporo go było na tym lodzie, no i od razu były tego efekty. Przypomnijmy, Patryk Krężołek strzelił w tym meczu Dwie bramki, tam speaker na początku pomylił się troszkę, nie? Czy tam nawet na tym flash score chyba był błąd, tak? Jakiś, zapisano trzy, to już niektórzy kibice pobiegli szybko do sklepu po czapki, żeby rzucić te czapki, że hat-trick, ale jednak tam się okazało, że Patryk Krężołek zdobył 2 gole. No i muszę wam powiedzieć, że ten Patryk Krężołek według, jeżeli wierzyć tym zestawieniom, które tam były robione i które są też na stronie naszej hokejowej, no to Patryk Krężołek w tym pierwszym ataku miał swoje miejsce. W drugim, trzecim meczu grał z Pasiutem na środku i Wiśniewskim na skrzydle. W pierwszym meczu z Pasiutem na środku i z Mularczykiem na skrzydle i w ostatnim meczu z Makonenem i Rajamakim. Patryk Krężołek, taka postać. Przede wszystkim to, że zawsze miał dobrego centra. No. Chociaż ogólnie ten środek mamy bardzo mocny według mnie i to jest bardzo ważne, że ten kręgosłup drużyny, na nim się będzie wszystko opierać i myślę, że tutaj jest duży plus względem kadrowym. 5-2, wynik tutaj raczej jest drugorzędną sprawą w tych sparingach. No tak, jak już ale każde zwycięstwo cieszy. Jak już mówimy o tej formacji z Krążokiem, no to też trzeba powiedzieć o Wiśniewskim z Torunia, który jest u nas na testach, że chociaż no jakbyś spojrzeć jego statystyki, to nie było się tam w zeszłym sezonie, ale naprawdę mógł się podobać na prezentował się bardzo przyzwoicie, tak? Tak. Nie było widać jakiejś różnicy, że odstaje.
Jeden z zawodników... Co, popsuł? Jeden z zawodników testowanych to ewidentnie, nie będziemy tutaj żadnych cenzurek wystawiać czy oceniać, ale widać było różnicę u jednego z zawodników testowanych, że jednak chyba troszeczkę musi poczekać albo w inne witaminy zainwestować, co? No jako, że powiedzieliśmy o jednym, a było ich dwóch, także no. No, ale no, trzymamy kciuki, bo to jeszcze sprawa, myślę, otwarta. To nie my decydujemy, tak? To jest najważniejsza sprawa, że to nie my decydujemy. Co tam jeszcze w tym meczu z Debreczynem? Możemy coś więcej powiedzieć, nie? Bo obaj byliśmy, obserwowaliśmy sobie ten mecz. Tak. Michał Kieler bronił w tym meczu, bo w pierwszym bronił Robin Ram, no później jedną bramkę. Ale... No i tak na zmianę bronili. Pierwszy, no tak, trzeci tak. Bronił Ram, drugi, czwarty bronił Michał Kieler. No troszkę tam mógł się przy niektórych bramkach zachować nieco lepiej się, się przy tej pierwszej. Pierwszy mecz Michała, nie? To no tak. No jeszcze nie czuł lodu, nie czuł gumy, ale w wywiadach tutaj po tych turniejowych to już się tak wypowiada całkiem fajnie. No, zobaczymy. Ciekawie się kończył ten mecz. Pamiętasz, Adi, tę sytuację, kiedy tam Czakajik, tak? Chyba w starciu za naszą bramką. A tak, tak. Tak, z jednym z zawodników węgierskich nos chyba rozbił, tak? Zawodnik węgierski tam, tylko że to tak złośliwości chyba tam nie było w tym, no zaatakował przy bandzie naszego obrońcę napastnik węgierski, no jak to w hokeju. Doznał kontuzji nosa Martin Czakajik i zwrócił sędziemu uwagę, że to chyba powinien być zagwizdany faul. No co sędzia, nie zastanawiając się, pokazał 10 minut, tak, Martinowi Czakajikowi. Praktycznie bez mrugnięcia okiem, nie? Bez dyskusji. Nie wiem, czy sędzia się w ogóle odezwał, od razu złapał się pod boki, 10 minut. No, a Marcin Czekajek był... Tak bardzo był tym zaskoczony, że zaraz... Że pojechał się zapytać, panie sędzio, o co chodzi? O cholera, co się stało? Żaba na monocyklu, ale tutaj nagle się okazało, że drugi sędzia nie miał ochoty też na dyskusję z Martinem Czekajkiem i wykonał dokładnie ten sam gest, czyli drugie 10 minut i odesłali Martina Czekajka do szatni. Na sędziach nie zrobiło wrażenia, że Martin Czakajik świetnie mówi po czesku. Pytanie, co im powiedział. No, albo byli tak zaskoczeni, że nie mieli ochoty na dyskusję i odesłali Martina. No, może na przykład Martin powiedział tak, ty, żwirek i muchomoryk, o co było? No, na przykład. Tak, oj ty, zły sędzio. No, słuchajcie, zrobiło to na mnie wrażenie. Nie było żadnej dyskusji, tłumaczenia, tak i tak dalej. Ale sędziowie bardzo na luzie prowadzili ten mecz, co nie można powiedzieć, że... Ale nie można powiedzieć, że nieuważnie, czy jakoś niechlujnie. Ale pozwalali grać. Pozwalali grać hokej. Od razu różnica była przede wszystkim przy wznowieniach, żadnej zabawy, żadnego... No, powiem wam, że naprawdę byłem zaskoczony, że można wznowić na buliku grę, 14 razy nie odsyłając zawodników, właściwie teraz się nie odsyła, tylko się daje ostrzeżenia. No, nagle się okazało, że można mecz skończyć w 2 godzinach. No to było niesamowite. No ja rozumiem, że sparing, nie? Ale w Czechach chyba ci sędziowie mają inaczej płacone. Nie od ilości gwizdnięć na buliku. To było ciekawe. Za cały mecz chyba jedno ostrzeżenie tylko było, nie? I to dlatego, że się tam naszemu zawodnikowi drobne wysypały, nie? Żeby nie nosił bilonu na lud banknoty, noś, mówi mu. No i co? I mecz z Jastrzębiem, tak? Wielu z nas mówiło, to będzie taki prawdziwy sprawdzian naszych możliwości. No i przegrywamy ten mecz. Nie tyle sprawdzian możliwości, co jakby no pokaże... Konfrontację z polską drużyną, tak? Tak, no pokażę nam, w którym miejscu jesteśmy, no bo jednak w Jastrzębiu też nie było jakichś tam rotacji specjalnych w drużynie, były jakieś wzmocnienia, więc teoretycznie no i też trochę oni w innym cyklu się przygotowywali, więc to jakby... No ja ten mecz widziałem na żywo, powiem szczerze, że no przegrać przegraliśmy. Przypomnijmy, tak? Że przegraliśmy 4-1 ten mecz... No, ale to jest, myślę, że to jest bardzo ważne to, co powiedziałeś, że Jastrzębie uzupełniło skład, tak? Co prawda pozbyli się po tym nieudanym dla nich sezonie wszystkich obcokrajowców, tak? Chyba jeden tam został obcokrajowiec tylko, tak? Nie wiem, bo jakoś nie śledziłem. No, w każdym razie ten trzon drużyny został, wymienili obcokrajowców, doszedł Maris Jas,
którego znamy z występów w GKS-ie. Urbanowicz, no i Jeserotla. Mariz strzelił nam gola, tak? Tak. Urbanowicz? Asystował. A Jeserotla? Nie zapisał się do protokołu. Znaczy, ja powiem szczerze, że dla mnie Rotla był no, niewidoczny w tym meczu kompletnie. To po pierwsze. Po drugie, no to, że przegraliśmy, to przegraliśmy, ale wiadomo, czwarta bramka była do pustej bramki. Tak, tak, tak. Cztery minuty, tak? Prawie pięć minut przed końcem Robin Rand został ściągnięty z bramki, więc ta czwarta bramka była do pustaka. Natomiast te bramki, które padały, powiem szczerze, były po takich no mega naszych błędach. To nie były bramki, gdzie Jastrzębie by to wypracowało jakąś piękną akcją czy czymś. Po prostu to były błędy wynikające jeszcze z braku zgrania u nas i tak dalej, więc też bym tutaj tragedii nie robił. No i śmiem... Z drugiej strony, jak ktoś popełnia błędy, tak, to trzeba je wykorzystywać. Wykorzystuję, oczywiście, to jest bez dyskusji, natomiast tak jak mówię, no, na tą jakby no, niewielką ilość zmian w Jastrzębiu, jakie były, no i też fakt, że są dłużej na lodzie od nas, no to też mnie to Jastrzębie jakoś specjalnie nie zachwyciło. Wyróżniłbyś kogoś tam w drużynie Jastrzębia? Tak, szczególnie mi zapadł w pamięci Urbanowicz, bo miał straszne ciśnienie na naszych, nie? Straszne, nie? I to momentami było takie widać złośliwe u Maćka i powiem szczerze, byłem mega zdziwiony tym, że tak się zachowuje, bo jednak grał u nas, był lubianym zawodnikiem, tak, a jak tak będzie postępował, no to... To może mieć gorące przywitanie w Katowicach. To jest chyba właśnie taki typ zawodnika, że lubisz go tylko wtedy, jak gra dla twojej drużyny. Bardzo możliwe. No, z drugiej strony, wiecie co, jest to profesjonalizm, nie? Gdyby teraz najlepszy zawodnik z dowolnej drużyny w naszej plastikowej, śmiesznej lidze przyszedł do nas, no to też byśmy oczekiwali, żeby dawał z siebie 100%. Ale co innego jest dawać 100%, co innego być złośliwym, tak? I widać, że no, się ma ciśnienie, nie? Bo ja lubię twardy hokej, lubię, kiedy Maciek jest twardym zawodnikiem i to nie podlega żadnej dyskusji, tylko trzeba grać fair, tak? Ale natomiast jeśli widzisz, że Hop jeździ i poluje, tak? No to w tym momencie, no... Zresztą nie jest tylko moje zdanie, bo inni kibice to samo widzieli i to, co teraz mówię, więc... Ale mówię, zostawmy go, niech sobie Maciek żyje własnym życiem i niech sobie gra, nie? Sparring, Jastrzębie wygrywając. Natomiast kontynuując jeszcze opowieść o tym meczu, to tak jak mówię, no zapadł mi Maciek Urbanowicz w pamięć, zapadły mi te błędy takie, które jakby, no, po których straciliśmy bramki. Natomiast śmiem twierdzić, że teraz w tym kolejnym meczu już w Pucharze Wyszehradzkim, który będziemy grać z Jastrzębiem, tak? Będzie zupełnie inny mecz i myślę, że zdołamy pokonać Jastrzębie. No. Ten mecz w Pucharze Wyszehradzkim w Jastrzębiu już w piątek 16 o godzinie 19 na stronie Jastrzębia już pojawiła się informacja o biletach, tak, na ten mecz. Tak. Wiemy, że Jastrzębie w sezonie regularnym też taki komunikat przekazali, nie wpuszczając zorganizowanych grup kibiców. Na playoff pamiętamy z zeszłego roku, że ci kibice byli wpuszczani. Myślę, że incognito, jak tam ktoś pojedzie, to powiemy tylko tyle, miejcie się na baczności, tak? I proszę nie zabierać ze sobą niczego. Tak, dobrze? Dobrze? No, wiesz, wszyscy wiedzą. Jasna sprawa. No i co? Jastrzębie wygrywając z nami obroniło, tak? Obroniło puchar, bo w zeszłym roku Jastrzębianie zdobyli puchar Torax Poruba. Tak, i po tym meczu z nami mieli wręczony ten puchar, bo oni już w sobotę nie grali i to już był dla nich ostatni mecz. Tak, było pięć drużyn i zawsze jedno bardzo celebrowali ten fakt zdobycia pucharu. Widać, że tam były no z jajem oczywiście, bo to wiadomo, że tam sobie... Puste trybuny, tak? Tak, puste trybuny. No słuchaj, mi się przypomina, jak my awansowaliśmy kiedyś w Krynicy do najwyższej grupy klasy rozgrywkowej i w Krynicy meczu nie było, mecz się nie odbył, a też celebrowaliśmy. No fajnie, no słuchajcie, tylko żeby Jastrzębie sobie nie przyniosło jakiejś mary, nie? Bo w zeszłym sezonie też celebrowali zdobycie pucharu, a potem... W pierwszej rundzie playoffu 0-4 z Krakowią. Do bazy. Ich sprawa, nie? Tak. Ich sprawa. Koniec końców oni coś zdobyli. No,
Mistrz ciętej riposty, Adik. No, myśmy też zdobyli brązowy medal. Brązowy medal, tak. Jest. Nie bądź taki złośliwy. Ciekawe, kiedy ty zdobędziesz brąz na Wielkiej Pardubickiej. No. Jak się nie wyjebie po drodze. Rów z wodą musi zaliczyć. Rów z wodą. On już dwa razy podchodził do tej przeszkody rów z wodą, ale nikt mu nie powiedział, że to trzeba przeskoczyć. On myślał, że to wypić. Co, Adi? Jedziemy. No i ostatni mecz już taki gospodarzami. Mocno weekendowy, tak? Bo można powiedzieć, że taki weekend z Gieksą. No właśnie nie mocno weekendowy, bo powiem Wam szczerze, że ten mecz stał na bardzo dobrym poziomie. Mhm. Fajny, szybki mecz był. Z gospodarzami? Z gospodarzami. Twarda gra, fajna, twardy hokej. Sędziowie pozwalali grać. Dochodziło nawet do śmiesznych sytuacji, na przykład takich, że dwóch zawodników się spięło i gdzieś się tam okładają pod bandą, nagle się orientują, że akcja już jest w ogóle w innej części lodowiska i jadą tam, nie? A sędziowie nic, no, także to śmiesznie to wyglądało. No fajny mecz, no przegraliśmy po karnych, trochę pechowo. No co tu powiedzieć, no. 1-1 w meczu, tak, w karnych, no karne zawsze loteria. Wiadomo, no. Najazdy, samostatne najazdy. Właśnie stąd to też się bierze, że to nie rzut karny, tylko najazd. No to jest taka kalka z czeskiego, tak, czy tam z czeskiego i ze słowackiego. Jest to. No, ale po angielsku jak jest, Adi? Shutout. Nie wiem. Aha, okej, okay, dobra. To przygotuj na następny raz. Znaczy ja myślę, no i czy koniec końców zajmujemy trzecie miejsce. Ja myślę, że to dobry też materiał dla trenerów, żeby po prostu sobie pooglądali wszystkich zawodników. Chyba co mecz były zmieniane te piątki, były rotacje, tak, kombinowane i tak dalej. No też to na pewno trenerzy pooglądali sobie, jak to wygląda, kto najlepiej funkcjonuje i na pewno to jest dobry materiał do dalszej pracy, tak, żeby jakieś zawodnicy wnioski... często powtarzają, że żaden trening nie zastąpi meczu. Wiadomo. Z drugiej strony na tym początku na lodzie, no to chyba też lepiej sobie zagrać mecz, niż jeździć jakiś żużel, nie? Jakieś coś, jakieś tam starty, hamowania. To też jest potrzebne i wierzymy głęboko, że trener Dufa dba o to, pamięta. Taki miły przerywnik do poruby blisko. Kofola, no, jest tania. Dużo chciałem ci jeszcze, naszych, chciałem wam powiedzieć, że Adi jak pojechał do poruby, to pił piwo. I cała jego dieta psów w dupę. Aha. Pił piwo i to jest. I są świadkowie na to. No jedno można. No. Jedno można. Otóż to. Jedno. Dużo fajnie, bo dużo kibiców naszych jeździło tak na każdym meczu. Byli słyszalni. Na tym meczu z porubą ja. Moim zdaniem tam chyba naliczyłem około 90 osób, nie? Tak, no, to sporo. Także naprawdę sporo. A na palcach liczyłeś się? Poprosiłem tą babkę z tego punktu gastronomicznego, powiedziała mi ile piw sprzedała, wiesz? I to podzieliłeś przez ile? No to już nie będę mówił tutaj głośno, przez ile musiałem podzielić, ale wyszło mi 90. No. 90 głów, no. Fajnie, sporo. Także fajnie. No i co, jakie plany na przyszłość? Jest Puchar Wyszehradzki, wiemy, że gramy z Jastrzębiem, to już powiedzieliśmy przed chwilą. Gramy z Jastrzębiem. On jest chyba dość sporo rozciągnięty ten... Tak. 16, a później 27 sierpnia Nitra, następny mecz. Też w ramach Pucharu Wyszehradzkiego. W Nitrze, tak? Będzie grany prawdopodobnie. No tak, wszystko na wyjazdach. W Nitrze. Nitra mi się kojarzy z Jamim Milamem, nie? To już żeśmy kiedyś mówili. Póki co Puchar Wyszehradzki w Jastrzębiu. No i zobaczymy. Zobaczymy w jakim składzie. Myślę, że już tam możemy liczyć już na tydzień od Torak z Poruba, że już ten skład będzie jeszcze inny, że już tak wyjdziemy w takim... Chciałbym jeszcze dwie rzeczy zdziwiły. Tak? Pierwsza to Sawicki na skrzydle i to tak, w takim mocno defensywnym ataku z Tarzyńskim i Paszkiem. Mhm. A druga rzecz to jednak wtedy go tak ostrocznie spodziewałem się na skrzydle. No ja ci powiem tak, że z tego co ja tutaj widzę to... Da Costa w trzech meczach grał na środku, w jednym meczu grał na skrzydle, ale to według tych papierowych danych. No wiadomo, że w trakcie meczu mogło to być różnie, bo trener dosyć dynamicznie tam
w tym boksie pokazywał. Aha, Teddy Da Costa nie strzelił karnego, tak? W tym meczu. Tak, w ostatniej chyba. Z Debreczynem, tak? Dwie sekundy przed końcem były chyba, półtorej sekundy. Ale ogólnie no, co do Sawickiego, to chyba jeszcze się nie zdarzyło w naszych barwach, żeby zagrał na skrzydle. Raz tylko zawsze kojarzy ze środkiem ataku. Sawicki. Nie, nie, w drugim meczu nie grał Sawicki, bo no, widzieliśmy go na trybunach. W pierwszym zagrał na skrzydle, w trzecim zagrał na skrzydle i w czwartym zagrał na skrzydle. I trzeba chyba powiedzieć, że w tych trzech meczach jego partnerem na środku był Starzyński. No, tak, i w dwóch przypadkach, w dwóch przypadkach Paszek. Jeden raz Mularczyk tam doszedł do tego ataku. No zobaczymy jaki pomysł ma trener Risto Duwa na Sawickiego, na tą formację. Jednak mówisz, będzie to defensywna, tak? No tak, no ze Starzyńskim to na pewno, no Mularczyka ciężko określić póki co, no, a Paszek też jest zdecydowanie bardziej takim fizycznym napastnikiem, który myślę, zresztą grał też dużo na obronie w Uniwersytecie i myślę, że no spodziewałem się ogólnie tego zestawienia z Starzyńskim z Paszkiem, ale nie spodziewałem się tam Sawickiego jako ten trzeci. Jak zdążyłeś? Tak. Okej. Tak, a jedynka czy dwójka? Czy jedynka i dwójka? Albo dwójka i jedynka? Nie, jedynka. Jedynka, no to okej. Okay. To nic się nie stało takiego. Adi ma dietę i stąd często dwójka. Częściej dwójka niż jedynka. No i co? Słuchajcie, po tym naszym ostatnim podcaście mamy też smutną wiadomość. Smutną, no może nie do końca smutną, natomiast na pewno złą. Na pewno złą. Kontuzji doznał Mikołaj Łopuski. Mikołaja, jeżeli słucha naszego podcastu, to serdecznie pozdrawiamy. Trzymamy kciuki za powrót do zdrowia. Zresztą tak jak koledzy z drużyny, którzy wspierają Mikołaja i kibice, którzy też wspierali go na turnieju Poruba, skandując jego nazwisko, trzymamy kciuki za powrót do zdrowia. No cóż, Mikołaj, znasz najlepiej swój organizm. Wierzymy, że wrócisz do nas silniejszy. No i ja myślę, że nie ma co się śpieszyć, nie? Lepiej tydzień później wrócić niż jeden trening za wcześnie. Trzymamy kciuki, wracaj do zdrowia. Tak samo Tomek Skokan. Tomek Skokan też trzymamy kciuki i życzymy, żeby jak najszybciej inaczej, żeby wrócił do zdrowia. Czy szybko, czy nie szybko, w tempie właściwym, bez niepotrzebnego ryzyka, by był wzmocnieniem i żeby wasze kariery mogły być kontynuowane. A myślicie, że ze względu na te kontuzje będą jeszcze jakieś transfery? Czy myślicie, że mamy wystarczającą kadrę? No, mamy tych testowanych zawodników. Miałbyś jeszcze Patryk Wysocki, no ale ostatecznie z tego co wiemy to nie dojechał. Nie dojechał, nie pokazał się. No widocznie wybrał jakiś tam inny model przygotowań. Życzymy mu jak najlepiej, no bo trudno sportowcowi nie życzyć dobrze. No wiesz co, no ja nie wiem, czy chodzi ci o to, że pojawiają się takie plotki, czy tam informacje już potwierdzone, właściwie nie plotki, że 8 zawodników w Nowym Targu nie przystało na nowe warunki, tak? I będzie chciało rozwiązać kontrakty. O tych ci chodzi, czy kogoś nie, z nich? Ogólnie pytam raczej. Myślę, że powinniśmy się rozejrzeć jeszcze za jakimiś wzmocnieniami, za jakimiś zawodnikami, mieć jakichś zawodników na oku. Czy może na playoffy dopiero? No do playoffów to jeszcze tyle czasu. Po co grać tą śmieszną ligę? Można 20 potem obcokrajowców na playoffy kupić. Słuchajcie, która drużyna, jak wam się wydaje, ma najwięcej obcokrajowców w składzie na tą chwilę? No powiem ci szczerze, że nie sprawdzałem. Janów? Nie. Unia Oświęcim? Unia Oświęcim póki co. Nie wiem, jak tam wygląda to z podpisanymi kontraktami, ale wygląda to dosyć ciekawie. No w sumie swoją drogą to dodam, że strasznie mnie śmieszą te teksty, że teraz mamy GKS Finlandia Katowice, bo na pewno kilka lat temu się zdarzało, że w drużynie grało po 8 Czechów albo 8 Słowaków i nikt wtedy nie zwracał na to uwagi tylko dlatego, że to byli Czesi, czyli no prawie że Polacy, a teraz, że jest z innego kraju, przecież no to nagle to tak bardziej widać, ale no to nie żadna nowość raczej według mnie. No tak. Jak to mówią, psy szczekają, karawana idzie dalej. Otóż to.
No. Jak żadna drużyna póki co nie kupiła 20 obcokrajowców, nie? I zrezygnowała. Chociaż w Toruniu chyba podobna ilość na testach. Wiecie co, no testować można dużo. Słyszałem nawet, że na sparingu Zagłębia Sosnowiec było testowanych 30 zawodników. Znaczy tak? Zagrało łącznie 30, bo w 30 minucie była zmiana po prostu jakby całego składu. Całej drużyny, tak? Prawie całego składu, mm-hmm. Tak. No zobaczymy, z tego co wiemy, to Zagłębie... szeroką kadrę ogólnie bardzo. Zagłębie będzie wystawiało drużynę w pierwszej lidze, tak? To może stąd taka ilość zawodników. Jeszcze jakieś plotki ciekawe dotyczące polskiej ligi? Widzieliście bramkarza w Oświęcimiu? Nie. Na zdjęciu widziałem. Na zdjęciu. Kawał byka, nie? Troszkę tak. Ogólnie Unia bardzo ciekawe transfery, bo myślę, że będą... Taki kierunek no do tej teraz, pory... Już teraz byli groźni, o czym się przekonaliśmy w playoffach, ale mogą być jeszcze lepsi. No. Mhm. Trener no, wybitny jak na polską ligę, to chciałbym powiedzieć, no bo pamiętamy go z Mistrza Świata w spodku, chociażby jak prowadził Słowenię. No trzeba tylko powiedzieć, że Słowenia, chyba... kraj malutki. Maleńki. Mało hokeistów. Mało hokeistów, ale hokejowo są zdecydowanie wyżej niż my. No. Tak? No tak. Jeszcze tak. Ostatnio graliśmy z nimi właśnie na Mistrzostwach Świata w Katowicach, tak? Tak. I później nasze drogi już się rozjechały. Znaczy nie, oni chyba wtedy awansowali mimo tej porażki, tak? Czy nie pamiętam, czy nie w każdym razie myśmy spadli, tak? No my dopiero potem spadliśmy, mm-hmm. Ale nie wiem, czy się jeszcze rok później po tych Katowicach nie widzieliśmy. Ilu Słoweńców gra w NHL-u, Adi? Takie jeden. Pytanie. Jeden. Andrzej Kopitar. A jest Polaków? Jeden w KHL-u, jest jeszcze Zika Jeglić, jak się nie mylę. Mm-hmm. To takich dwóch najpopularniejszych zdecydowanie. No. Polaków, no liczba coś. Ludności jest mamy... mniej więcej taka jak w aglomeracji katowickiej. Aha. Ogólnie Słowenia ma chyba 2 miliony ludzi. No, ogólnie Słowenia ma chyba 1400 hokejistów zarejestrowanych, jak się nie mylę. Mhm. Oni mają swoją ligę? Słoweńcy? Nie, oni grają w tych międzynarodowych projektach. Tak, no jest jeden klub chyba, albo dwa w Ebel Lidze, a reszta w alpejskiej, jak się nie mylę. No i Unia, ten... Słoweńcy chyba do tej pory nie grali w polskiej lidze, co? Unia chyba taki... Nie kojarzy w ogóle żadnego. No. Także kolejny nowy kierunek będzie ciekawy, myślę. A jak oceniacie naszych pucharowiczów, czyli GKS Tychy? Cisza, w Lidze Mistrzów? U nich cisza, nie? Tak to się tylko tam... Stabilny skład. Przyszedł do nich Amerykanin, tak? Polskiego pochodzenia. Jest na testach chyba. Jeszcze nie. I drugi jest na testach, tak? Tak to chyba, no tak. Tak to chyba było. Przygotowują się do występu w Lidze Mistrzów. Tam ciekawe drużyny, co? Wylosowali. Myślę, że będzie im trochę trudniej niż w ubiegłym roku. No ale to jest ich sprawa. A o Krakowi coś? Krakowia chyba taki schemat ten ubiegłoroczny, tak? Puchar kontynentalny, ale nie słyszymy, żeby tam jakieś spektakularne transfery, wzmocnienia. Ja myślę, że tam, że być może... Oczeć Czamanko, także jest sensa przyjść, że przyjdzie na playoffy. A tak to głównie raczej pozbyli się tych, co raczej i tak zawiedli, typu no Trudoń bardzo słabo raczej zagrał w tych playoffach. Ten Czarnaok, tak? Niewiele raczej strat. Myślisz, że sięgną po któregoś z tych zawodników, a to, którzy tak, to właśnie w nowym mówić, targu rozwiążą kontrakty? Nie zdziwiłbym się kompletnie. Chociaż kibice tam też nie są przekonani, nie? Tam niektórzy z tych zawodników też się tam rozstali z Krakowią nieciekawie. No ale to nie kibice o tym decydują, nie? O innych drużynach coś? Gdańsk podpisał umowę z Lotosem, tak? Nowy sponsor. Póki co słyszeliśmy, że 1 000 000 złotych, tak? Lotos przeznaczy na drużynę hokejową w Gdańsku. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Mamy jeszcze jakieś drużyny? Tam jeszcze mamy w tej lidze. Jastrzębie? No to tak trochę już żeśmy no się ślizgnęli. Trochę powiedzieliśmy. Unia Toruń testuje. Toruń testuje. Zagłębie Sosnowiec też testuje na potęgę, można by powiedzieć. Wionów. Co? Nie ma takiej drużyny. Jest Lądy. Tak? Nie będziemy mówić. To jest nasz podcast. No to co? Tak wstępnie mielibyśmy wszystko mniej więcej omówione. Co byśmy chcieli jeszcze powiedzieć? Na pewno chcielibyśmy powiedzieć o nowych gadżetach hokejowych, czyli szalikach w Blaszoku. Zapraszamy do Blaszoka.
Nowy sezon za pasem. Warto, żeby z nowym szalem, tak? Nowymi gadżetami. Zaglądajcie do Blaszoka. Zapraszamy na piłkę. Nie mamy na razie żadnych informacji dotyczących biletów, karnetów na sezon hokejowy. Jeżeli takie informacje się tylko pojawią, to na pewno je przekażemy, ale polityka medialna klubu to jest dosyć otwarta, także ten komunikat pewnie się pojawi. Jeszcze jakieś plotki? Bo widzę, Adi, tam szukasz cały czas. Raczej wszystko poruszyliśmy. No tak, w Kielkasie trochę z tymi zawodnikami z OCN to rzeczywiście Mike Szmatula przyszedł z CHL, no i na testach jest Christian Mroczkowski. No i Japończyk jeszcze jeden jest, nie? Zagłębia Sosnowiec przyszedł. Tak. Japończyk z Zagłębia. Pamiętamy go zresztą z jednej bramki. Tak, właśnie. To była jego jedyna taka bramka w życiu, którą sobie strzelił, nie? Możliwe. No nie często zdarzają się takie bramki, także myślę, że okay. Szanse są spore. Dowcip jakiś? Welor, ty byłeś na urlopie, to znasz teraz dużo dowcipów. Nic mi nie przychodzi. Aha. No, to co? Dziękujemy bardzo za wysłuchanie nas. Co, już teraz będą te podcasty coraz częściej. Myślę, że już regularnie. Jesteśmy wszyscy już po urlopach, zdaje mi się, tak? Tak. Także już będziemy teraz już na bieżąco o wszystkim informować. Poza tym no, coraz więcej będzie się działo w tym hokeju, bo tak jak mówiliśmy, za chwilę Puchar Wyszehradzki gramy. No, a tak naprawdę jeszcze trochę i rusza liga, tak? Rusza liga. Mamy pierwszy mecz w lidze. 15 września, dobrze pamiętam. Tak, 15 września z Naprzodem Janów. Skąd jest ta drużyna? Nie wiem, co to jest w ogóle. Z Junowa. Tak, później kadra PZHL i później gramy z Mistrzem Polski. Nie mamy jeszcze godzin. Terminarz możecie znaleźć na stronie hokej.gks.katowice.eu. Znajdziecie terminarz też na naszym forum i na naszej, zapraszamy Was do odwiedzania naszej strony gieksa.pl, gieksainfo.pl. No, to dziękujemy. Mieliśmy kogoś pozdrowić? Nie. Do Blaszoka. Mikołaja już pozdrowiliśmy. Mikołaja Opuskiego pozdrawiamy. Życzymy powrotu do zdrowia. Nikt więcej nie zasłużył. Tomka Skoka. Także dziękujemy bardzo. I do następnego podcastu. Ja chciałbym powiedzieć tylko, że będziemy pozdrawiać każdego, kto wpłaci 100 zł na cele statutowe Stowarzyszenia SK 1964. Na media, na działalność mediów. Tak jest. To jest dalekie wyjazdy piłkarskie, więc koszty są duże. Hokejowe. Adi chciał kupić sobie nowy mikrofon taki, żeby mógł nadawać jak biegnie, albo jak jest pod wodą. A za uwagę. Dziękuję. Welur. Adi. I Baudolino. Zapomniałem teraz, jak się to wyłącza.